Hej, hej, siemanko, witajcie. Wszyscy dzisiaj na dzisiejszym streamie Kuba, Wuja, Kardanowy, Cieniek Karwowski, ale was tu jest, Panna Luma. Sultan. Już na wyprawy lezą, już Raxli szukają, już. Cześć. Jak się macie, czatersy? Czekajcie, to sobie jeszcze zrobię ciach. W ten sobotni wieczór. Witam was, profesor Wolando. Miłośnik jazzu i bluesa, właściciel firmy Transpolex, którą razem wymyśliliśmy na pierwszym streamie. Słuchajcie, wracamy za stery, moi drodzy, i jaka jest sytuacja? Zakończyliśmy nasze działania w systemie 78 Ursa Majoris, czyli Wielka Niedźwiedzica w zasadzie. Czyżby to był jedna z gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy? Really? No bo tak, bo tu jest gdzieś, czekajcie, tu gdzieś jest chyba Polaris też w pobliżu, czy co? Czy nie? Tak, gdzie jest Ziemia? Gdzie będzie Ziemia? Sol, tam. Gdzieś z takiej perspektywy to pewnie by trzeba było patrzeć. Już tu widzi Wielką Niedźwiedzicę? Czekajcie. To jeszcze trzeba dokładnie było sol ustawić, wiecie, nie? A, wiecie co jeszcze chciałem zobaczyć? Czekajcie właśnie. Patrzcie, jaki tu jest banding, a teraz... Ciach. Jak się pięknie rozmywa? Będzie upgrade Reshade'a. Jego będę już później... Będzie upgrade i release, wiecie? Wypuszczę go już dla publiki, tego Reshade'a mojego już drugą... Znaczy, no, drugą wersję, nie? Bo to... Druga wersja. Dobra, słuchajcie, chattersy moje kochane. Zaczynamy naszą przygodę. Profesor Marius Volando, wracamy do trybu mapy. Oczywiście szukamy systemów tylko i wyłącznie sojuszniczych, czyli z Alliance, sojuszu. Nie interesuje nas nic innego. No, powiedzmy, że niezależne jeszcze. Raz na czas można się z niezależnymi skumać. Natomiast, no, profesor Volando jest zagorzałym zwolennikiem sojuszu, no i obecnie pracuje tylko i wyłącznie dla sojuszu. Również z tego względu, żeby zdobyć przepustkę do systemu Aliot, do stolicy, która jest tuż obok, tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Tylko 1,5 roku świetlnego, zobaczcie. Ale dla chcącego nic trudnego. Słuchajcie, czy my w ogóle mamy. Czekajcie, wiecie co, zjadę do tego. Czy my w ogóle mamy na tym halerze? Bo tak mi się wydaje, że my tego halera kupiliśmy i nic więcej z nim nie zrobiliśmy. Nie, mamy, zobaczcie, 3. Sześć kabin pasażerskich klasy biznesowej. Byle koło też wozić nie będziemy, wiecie o co chodzi, nie? ale na, w razie czego, chcę tylko zobaczyć, sprawdzić w ogóle, co my tutaj w nim mamy, wiecie, bo nawet nie pamiętam, kiedy był ostatni stream z profesorem Volando, więc powiedzmy, że wezwały go pilne obowiązki na Uniwersytecie Ranińskim. Nie mogą się obejść bez niego, ponieważ jest tak dobrym profesorem historii. Guardianie spuszczają ci manto, Panna Luma. Point of defense masz? Bo to pomaga, jak statek jest zaparkowany obok. Jest chyba jakiś poradnik na forum u nas dokładnie, jak to ogarnąć. Czekajcie, broni na pewno nie mieliśmy żadnej. Jesteśmy zaledwie zwykłym profesorem historii, tutaj nie będziemy się wdawać w jakieś bijatyki z bylem odłochem. Mamy heatsinki, point defense właśnie dla obrony przed jakimiś rakietami czy impetami. Ocie panie, tu wszystko, zobaczcie, wszystko jeszcze na DCA, tak widzę tutaj. Oszczędnie, ile mamy w ogóle kasy? 307, no mamy 307 tysięcy, to coś tam jeszcze moglibyśmy ewentualnie dokupić, ale wiecie co, najpierw, co my tu jeszcze mamy, czekajcie, dwie pasażerskie, shield generator, no bo oczywiście, że trzeba go mieć, ale tylko klasy C, przydałby się klasy A może. Cargo rack 1 w razie gdyby trzeba było zaspokoić potrzeby jakichś naszych pasażerów, asysta. Advanced docking computer. Jeszcze jedną kabinę by nam to mogło dać, ale tylko pierwszą klasę, to bez sensu. Dobra, niech będzie tak w sumie jak jest. Nic tu już więcej nie zdziałamy. I tak, nowe literki Kuba. Wczoraj kupiłem. Profesor Mariusz Wolando szarpnął się na... na literki, żeby trochę bardziej zreklamować swoją działalność Transpolex.
No i jest też nowe malowanie na Howlerze. Oczywiście w odcieniu zielonego. Jak wiecie, albo nie wiecie, profesor Volando nie uznaje żadnego innego koloru. Co prawda na razie jedyny kombinezon jaki ma to stary, poszarpany kombinezon, który był razem w schowku na ubrania w Sidewinderze używanym, którego kupił. Natomiast no ciuchy ma jeszcze stare z uniwersytetu, także... Ale jak tylko będzie go stać, to na pewno się trafi też coś zielonego. Na razie profesor Volando skupia się na zdobyciu przepustki. To jest pierwszy priorytet także. Zobaczcie, w ogóle ten system tutaj operujemy, bo on ma mnóstwo różnych... Masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem stacji, z których możemy te misje sobie pobierać. Także do wyboru, do koloru. Zobaczmy, co mamy tutaj do zaoferowania. Oczywiście bierzemy misję tylko i wyłącznie od frakcji impeliarnych. Jak mi się język zaplątał, Jezus! Na pustkę. Tylko od frakcji sojuszniczych, czyli z Alliance. No i od niezależnych czasami, jeżeli się jakaś trafi. Zobaczmy, co tutaj chce. Rosario Ferguson, już za 14 milionów to będzie misja do, tak, 16 tysięcy lat świetlnych. Takiego statku jeszcze nie mamy. Liberty Party, partia libertariańska. Ewentualnie, ale to jest sam transport, to nie. To bardziej turystycznie. 78 to też jakaś niezależna frakcja. Adventure, zobaczmy. Alien Transgressions. O, coś z obcymi. Dokąd nas to zaprowadzi? Tau Ceti, 90 dla świetlnych. Możemy tam pofrunąć, super. Asa Ramirez, show us the Universe Commanders. Czyli jakiś cywil, zobaczcie. Po prostu gwiezdna, najzwyklejsza w świecie gwiezdna turystyka. Does not react well to danger, hull damage, czyli nie możemy dostać żadnego damage'u. Laid back, delays ją nie interesują. Low value target, unlikely to be sought by, nie będzie nas nikt atakował. Neutralny, czyli ma gdzieś, czy będziemy coś nie robić nielegalnego. I ale będzie może mieć zachcianki, jak to turyści, tacy wiecie. Zwykli, cywile. Okej, natomiast zarobimy na tym, patrzcie, ponad 270 tysięcy. Także... Oh yeah! Zapraszamy! Pewnie z żoną, z mężem, albo z żoną i z dzieckiem. Co my tu jeszcze mamy? Transport do Hery, to może nie. Tu jest jeszcze coś. Sightseeing Adventure do Wolf Visitor Beacon. Też jakaś turystka najzwyklejsza w świecie. Ryland Copeland, Rich Tourist. Jakaś bogaczka. To samo, widzę ten sam typ turysty. Show us the Universe. 61 lat. Dobra, polecimy tam też i to znaczy, że nasze obydwie kabiny są zapełnione, także możemy ruszać w podróż. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Cześć, Tołdy, siemanko. Mariusz Volando, Transpolex, zapewnia rozrywkę podczas podróży. Posiłki, zimne napoje, alkohol. A dla co bardziej wymagających pasażerów, mniej lub bardziej legalne używki. Onion Head i inne. Zielony Howler wyrusza na spotkanie przygody. Czy Onion Head jest legalny tutaj? Zaraz zobaczymy. Nie zobaczymy. Musiałbym poszukać na tym, a już nie będę kombinował teraz. Dobra, widzicie jak cień planety go? Chyba, nie, czekajcie, słońce świeci tamtej strony. Znaczy gwiazda, słońce, gwiazda. To skąd ten cień? Aha, tam jest za stacją, okej. Okay. Cień stacji.
Lecimy, dokąd mamy w ogóle polecieć? Czekajcie, pierwsza, aha, czekajcie, tu jeszcze powłączam zbędne rzeczy, czyli to nam niepotrzebne, to nam niepotrzebne, to nie... to nam na razie niepotrzebne, community gole też, nie, mission markers tak, to nie, to nie, to nam reszta się przyda, star names tak, nebula names tak, region tak, to możemy wyłączyć, bo zawsze będziemy Finer Orion spór, wiadomka, region names w sumie też niepotrzebne są, chociaż, a nie, ha, bo to są takie regiony, okej, okay. Dobra, niech będzie tak, jak jest. Dokąd mamy lecieć? O Jezu, to kawał drogi, gdzie to jest, aż tutaj. Dobra, najpierw polecimy sobie tutaj do Wolfa, do Wolfa. Wolf. 14.38. Cztery skoki. Nie, rzut beretem można powiedzieć. Obscured, czyli musimy się... Proszę Państwa, proszę zapiąć pasy. Wchodzimy w Super Cruise. Malowanie, ja no, lubię Kuba malowanie onion. Jest bardzo fajna koszulka u nich w sklepie Onion Heada, wiesz? Aha, mieliśmy zobaczyć, czy jest legalny tutaj Onion Head, czekajcie. Gdzie jesteśmy? Tu. Prohibited, Nerve Agents, Combat Stabilizers, Narcotics, Bootleg Liquor, Personal Weapons, Battle Weapons, Landmines, Imperial Slaves i Slaves. Chyba nie jest nielegalny na tym. Chociaż ciekawe, czy Narcotics chyba może się zaliczać do jako, że Narcotics jako kategoria. Nie wiem, szczerze mówiąc. Cześć, Michel, siemanko. Wolny wieczorek? Co tam porabiasz, Michel? Elitka, nie elitka? U nas podróże. Zobaczymy. Jestem ciekawy tego Alien Transgression. Zobaczymy, co to za... Czekajcie, to było tutaj? Lecimy do Wolfa. Co w tym Wolfie było? Wolf, Rich Tourist, a nie, to jest jakiś Visitor Beacon, zobaczymy co to za Visitor Beacon. Wolfie. Powiem wam, że bardzo fajne miejscówki można spotkać, zobaczyć przez taką turystykę w Alicie, wiecie? I jak ktoś jest lore zainteresowany, to bardzo dużo takich smaczków lorowych można tutaj wyłapać też. Dużo z tych lorowych rzeczy zostało napisanych przez komandorów, wiecie? Przez graczy. Jeszcze cooldown. Proszę Państwa, proszę zapiąć pasy, wchodzimy w nadprzestrzeń. To już drugi skok, w zasadzie powinno potem o tym ostrzec przed poprzednim skokiem. O, to gratki Pani, awansik się czeka, widzę. Miałem dzisiaj VR streamować, wiecie, ale jakoś nie zdążyłem podłączyć i ustawić wszystkiego, także może następne. Zmienimy tryb na analysis mode, bo my tutaj combat nie będziemy uskuteczniać raczej. Dane się zawsze przydadzą, to już uwaga, uda się! Aaa, nie udało się, widzieliście? Kurde, w ostatniej chwili. Ułamek sekundy. Tu. Profesor Wolando, mogę wam powiedzieć, że jestem bardzo zainteresowany też miejscówkami obcych, wiecie, ale to w późniejszej części naszej przygody let's playowej, roleplayowej, jak już będziemy mieli odpowiedni sprzęt i... Najpierw sojusz, najpierw pójdzie na tapetę, najpierw idzie sojusz. Będziemy sobie poznawać historię sojuszu, tego jak powstał. Co tu się wydarzyło? Argent Dawn, cały tutaj historia będzie Argent Dawn. Będzie Bill Turner, jeden z inżynierów, i historia jego rodziny, która jest powiązana z historią założenia sojuszu. No, sporo ciekawych tutaj takich wątków jest w lore. Muszę powiedzieć. Mission Critical Message.
co znowu? Nav beacon data. My next destination just up ahead. I have uploaded the details to your panel. Okej, dzięki. Nawet już nie musimy szukać w takim razie. Tu. Ale wiecie, jak sobie polecimy do nav beacona, to dostaniemy od razu dane o całym systemie, więc co prawda jest to beacon compromised, czyli tutaj nie ma policji, ktoś zhakował go, piraci go zhakowali i tutaj podejrzewam, że będzie ich sporo grasować całkiem, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy, od razu sobie damy 4 pipsy w tarczę i zobaczymy. Od razu go namierzamy. Hamulec, mam nadzieję, że nikt nas tutaj nie... Te dwa krajty, widzę kobra jakaś. Te dwa krajty są największym zagrożeniem. Już? Downloaded, okej, zrywka od razu. Coś z przodu leci przed nami, czy to krajt? Siódemka, okej, możemy za nią lecieć, bo ona będzie niegroźna. Zdrowie, boicie się? Rich tourist. Adrenalina skacze już? Nikt nas nie atakuje. Nie się wpakowałem w mazloka, kurde. Dziewiątki, znaczy te siódemki. Go away, ziom. Mogą być niezadowolone, jak ktoś ostrzela. Tak, no. Ale tam było napisane, że jak będzie damage do hula, wiesz? Wolf 1. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, włączymy sobie asystę autopilota. Zobaczmy, co to w tym systemie jest. Nic ciekawego widzę. Gdzie ty, chłopie, chcesz? Co ty chcesz? Taki system zwiedzać? Takie zadupie? Ocie, panie. Terrestrial water world with an active water-based chemistry and carbon water-based life. Tidally locked. No i co? Jest coś ciekawego? Visitor beacon. Cik, cik. Czekajcie, doleweczka herby. Padli, kurczę. A nie. A to duża planeta. No. Co to za konkurencja tutaj? ABW Galactic Travel Agency, a ty? DG Space Tours. Zobacz, cool. Gdzie jest ten beacon? To będzie to. Ale kluczysz, chłopie? Gdzie on jest? Skanuj. Nasi pasażerowie się niecierpliwą. Visitor beacon. The tourism economy in this system relies upon this water world and the activities it supports. Akurat nic ciekawego. Location visited. Aha, wracamy. Już chcesz wracać, tak? Okej. Okay. No jeszcze nie możemy, wiesz, bo jeszcze jest jeden twój kolega w drugiej kabinie. Bez awantur tylko mi tam. Gdzie ten drugi? Gdzieś tu był, na dole. Aż do Solo mamy lecieć? O Jezu. Dobra, musimy gdzieś zatankować tutaj. Tu jest... Jest tu refuel? Jest. Show station. Powiedzcie to szybko 5 razy z rzędu. Show station.
Lecimy zatankować. Lecimy do Tau Ceti, tereny federacyjne, co prawda, ale... Które to ono chce do federacji? To co tutaj jest? Asa Ramirez. Aha, bo tam jest to Alien Transgressions. No dobra, wybaczone. Przynajmniej coś ciekawego. Czekajcie, Tau Ceti, Tau Ceti. Nie mamy włączonego... Siadał. Mariusz Volando z Killa, ale już całkiem dobrego sobie wyrobił. Pasażerowie już mówisz chyba, że ta, no to proszę, jeszcze niech trochę mają. Przynajmniej przyciąganie będzie. Tylko, że na suficie chyba. A nie, dobrze, nie, na podłodze, okej. Okay. Proszę o zgodę na dokowanie. Kto będzie sprzątał? No chyba Volando, patrz jaką ma minę. Już wie, że będzie, już dlatego ma taką minę. Patrz, czekaj, gdzie on jest? Mariusz, pokaż się. Zdał sobie sprawę z tego, co za chwilę będzie musiał zrobić po powrocie na stację. Siedzimy. Dzień dobry. Dostałem jolkę. A to, to panna Luma, to ty wczoraj tak się stąd mi właśnie. Coś mi ci chodziło, skąd to panna jolka po głowie? Już mi się zaraz mi się przypomniało. No właśnie. Aha, czekajcie, jeszcze advance, sobie naprawimy sobie integrity. A, dobra. 10%, ale nie będziemy już kombinować. Czekajcie, czy tutaj możemy sobie coś wymienić? Bo ja bym tutaj chętnie sobie, już mamy trochę siana, w sumie te 300 tysięcy ponad mamy, więc możemy sobie wymienić jakieś komponenty. Drodzy Państwo, jako dodatkowa atrakcja na dzisiejszej wycieczce będą Państwo świadkami wymiany wewnętrznych komponentów naszego statku. Się to zdarza się nieczęsto, ale jednak. Power Plant, Thrusters. Aha, frameshift już mamy. Czekajcie, Power Plant to moglibyśmy sobie może D dokupić. Jest? Jest czy nie ma? Nimo. Chodźcie, panie. Tu w ogóle nic Nimo. Sensory ewentualnie, ale mamy już D. Dobra. Oj, Show Station. Cóż mogę rzec? No tak. Panna Luma. Nie potwierdzam ani nie zaprzeczam. Go! Tau Ceti, przybywamy. Dolecimy chociaż na jednym baku? Nie dolecimy. Ja wiem, co mógłbym tam dorzucić zamiast tego automatycznego. Chociaż to jest fajne, fajne jest to automatyczne lądowanie. LHS-380. No wiecie, tak bardziej można tutaj kamerkę ustawić, coś tam. Myślimy. Ile to skoków? W sumie 7, jeszcze po drodze tankowanie. Twistix, siemaneczko! Witam cię serdecznie. Fajnie, że wpadłeś. Cieszy mnie, że mamy nowego widza na elicie. Jak trafiłeś tutaj? Także tak zapytam, z ciekawości. I dla swoich własnych, że tak powiem, statystyk. jak jesteś początkującym Twistix, to polecam ci mój poradnik na YouTube. Jak sobie wpiszesz wykrzyknik poradnik na czacie, to ci tam linka wyskoczy. Do tuby, wiesz? Myślę, że znajdziesz tam wiele przydatnych rzeczy, jako początkujący pilot.
Zapraszam na Discorda również. Wykrzyknik Discord. I do Husarii również. Wykrzyknik Husaria albo Sucharia. No, powiem ci, Twistix, że umiejętność pilotowania statku to długa nauka, ale uwierz mi, że naprawdę warto. Naprawdę warto. To jest naprawdę niesamowita gra. Niesamowita gra. Nie pali mi się jeszcze 98%. A, udało się. Na szczęście. Zoltan. Tak. Pozytywne nastawienie to podstawa. FN Virginis. Jeszcze kawałek, ile tam jeszcze zostało? 4, to jeszcze chyba 2 skoki jeszcze, wiecie, i będziemy tankować. Jak tam, pasażerowie? Trzymacie się jeszcze? Jakoś, jako tako? Jeszcze jeden skok i tankujemy. 37 ciał. Wow, ale jakiś duży system. Wow, panie, bo zaraz tutaj już się ramy w zasadzie. Myślałem, że jeszcze wpadniemy w strefę wykluczenia. Co to za system taki wielki? Let's have a look. Captain Falcon Burger go odkrył. Fener. Prawie jak fenyl. Mangal Ömi. Leaders of FN Virginis. Jaki fajny to był, czekajcie, bo czy ja to mam włączony? Aha, bez debunding włączony w ogóle. Muszę wyłączyć. Bo taki był motyw, jakby się właśnie AI Adaptation włączyło, wiecie? Przez chwilę. Muszę popracować nad tym. Znalazłem parę fajnych, ciekawych efektów. Ale to może na roleplayowym streamie to nie będę się wybijał z postaci. Do Reshade'a. Zawsze mi, wiecie co? Bardzo mnie ciekawi, co to jest tutaj w tym haulerze. Odkąd kupiłem ten statek, bardzo lubię haulera w ogóle. Chociaż Adara lubię bardziej. Znaczy, natomiast hauler to jest pierwszy statek, którym mój dobry znajomy, komander Matthias Shallowgrave, polecił na swoją pierwszą eksplorację. Nie mogę zapominać, bo automatycznie operuję jako Matthias czasami, wiecie? Grając, to już wiecie, no 3,5 tysiąca godzin, kurczę, to jednak. Mam jeszcze 2 konta, oprócz profesora Volando i Matthiasa. Też mam do nich, z nimi związane pewne plany. Wczoraj tak właśnie sobie zalogowałem się do wszystkich swoich kont w Elicie, posegregowałem tam hasło, pozmieniałem jakieś takie, wiecie, robiłem rzeczy. Ale to może na razie chcę się skupić na Volando, wiecie, chcę go troszeczkę tutaj rozbudować historię profesora Volando. Tauceti przed nami, kurde, zapomniałem tam zatankować, oczywiście, że zapomniałem tam zatankować. Na szczęście tu są stacje. O cie panie! Ale przypał by był.
Volando, dużo masz paliwa w baku? Ostat, na resztkach po prostu. Ile to? Na szczęście tylko 140 LS-ów. Mansfield Orbiter. Robaczki. Już ci Twistix powiem. Odpowiedź na twoje pytanie już ci pokażę. Czekaj, niech zatokuje, wiesz, tylko bo... Tak mi zaraz rozłączy mapę. Zaraz ci pokażę, jak ten problem, jak to zrobić. Ktoś ci zaraz powie, żeby użyć jakiejś strony internetowej, bo są takie strony do wyszukiwania, ale ja zawsze wolę podawać rozwiązania, które są w grze. Mimo tego, że nie zawsze są lepsze, ale uważam, że ucząc się jako początkujący pilot przynajmniej, rozwiązań, które są bezpośrednio w UI twojego statku, nauczysz się lepiej samej gry. A na zewnętrzne jakieś tam programy przyjdzie czas jeszcze, wiesz? Także osobiście polecam ci na razie skupić się na tym, co jest w samej grze, mimo tego, że tu ci zaraz podadzą pewnie linki do jakichś EDDB i innych baz danych z wyszukiwarkami na internecie. To ja osobiście zawsze początkującym pilotom zawsze polecam grę. Zaraz ci pokażę, jak znaleźć to w grze, wiesz? Używając narzędzi tradingowych na mapie galaktyki, bo są takie, wiesz, takowe. Tylko zadokuję na naszym Mansfieldzie. Haha, dom! Dzięki za followa, dom. Jeszcze rozpamiętuję wczorajszą lekcję. Twistix, sobie również, dziękuję bardzo za followa. Wiesz co, Twistix, no mówię, no w tym poradniku takie rzeczy znajdziesz. Powiem ci Twistix tak. Znajdziesz na YouTubie sporo na przykład rzeczy takich jak zacząć grać w Elite Dangerous. To ja ci powiem, że u mnie odcinek pod tytułem jak zacząć grać w Elite Dangerous jest odcinkiem 16. Przez 15 odcinków tam znajdziesz nauki, podstawy właśnie typu, że, gdzie tłumaczę jak... Jezus Maria. Wuja! Zawał serca gwarantowany. Dziękuję ci wuja, bardzo ci dziękuję za wsparcie. I za subskrypcję podarunkową, 20. Karwowski, witamy ponownie w gronie subskrybentów. O Jezus Maria, co ja zrobiłem? Przecież miałem już w ten dokowanie. Nie, ale nie skasowało mi na szczęście. Dobra, ja to mogę w ogóle, widzicie, nie skupiam się na grze, skupiam się na czacie i wychodzą takie kwiatki. Wuja, dziękuję ci bardzo. Jeszcze rzucam serem, czekaj. Ua! Zmasowany atak serowy. My sobie zaatakujemy. Zgubiłem wątek w ogóle. Ale w każdym razie zaatakujemy sobie i pokażę ci Twistix, jak to zrobić. Są na to dwa sposoby w zasadzie nawet. Aha, no właśnie, poradnik. 15 odcinków wyjaśniam podstawy tej gry. Takie właśnie typu to, o czym mówisz teraz, nie? Jak szukać rzeczy, jak... No różne różnice, takie od najprostszych rzeczy właśnie, jak startować, jak zadokować, po takie mówię. Także mówię, sam ma część, jak zacząć w ogóle w to grać, jakie kroki podjąć na początku, na czym się skupić. Na przykład to jest u mnie część dopiero 16. Także znajdziesz tam naprawdę... Wszystko, jeżeli chodzi o podstawy, można powiedzieć. Wiesz, szczerze mówiąc, już te podstawy, już część z podstawami jest zakończona, jeżeli chodzi o poradnik. Teraz się będę skupiał na bardziej takich rzeczach zaawansowanych. Także patrz, już ci mówię, Twistix. Na dowolnej stacji, jeżeli sobie wejdziesz na Commodities Market, to patrząc na dowolny towar, tutaj zobacz, że z prawej strony masz listę systemów, do których ten towar warto transportować, czyli gdzie go zużywają, gdzie jest na niego zapotrzebowanie, consumed by, jak również listę innych systemów, gdzie go można kupić, na przykład tutaj. To jest jeden sposób. Nom, 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 nom.
tu masz na przykład wuja, wariatunciu, dziękuję ci wuja, Jezus, dziewiąty miesiąc, już, które to już dziecko moje się urodziło, wuja, dziękuję ci bardzo, masz tu księży, cyców, żeby nie było, ja tu zawsze coś palnę, Jeeza. Nowych widzów muszę ostrzec u mnie przypały na streamach są częste i gęste. Stream bez przypału to stream stracony. W każdym razie zobacz na przykład tutaj Twistix. Widzisz, masz na przykład tutaj, gdzie jeszcze można kupić. No ale mówię, jak już sobie pozwiedzasz lokalną przestrzeń i odwiedzisz wiele z tych rynków lokalnych, tutaj no, ograniczenie jest takie, że musisz te rynki odwiedzić, nie? A wuja też, no właśnie, masz księżycyce masz. Oh yeah! Oh yeah! No to tutaj ci się coraz więcej tych systemów ci tutaj będzie pojawiać, nie? Widzisz, tutaj na przykład cen jeszcze nie ma, bo tam jeszcze nie byłem w tych systemach, nie? Ale mówię, jak sobie rozbudujesz sieć taką, wiesz, swoją marketów, na tym też polega, wiesz, ta gra po części, nie? Oczywiście możesz pójść na skróty i możesz sobie wejść na bazę danych na internecie i sprawdzić. Ale to jest też piękne w tej grze, że można w nią grać na tyle różnych sposobów, że jak wolisz grać w taki sposób, to sobie sam to wszystko odkrywasz i wczuwasz się w rolę handlowca w tej grze i sobie sam budujesz sieć rynków. Opartą na własnej wiedzy i na własnym eksperymentowaniu i na własnych podróżach, ale równie dobrze możesz sobie wejść na internet i to wszystko znaleźć w ciągu 5 sekund, ciach, ciach, tak, nie? Także mówię, no to jest też, i to u mnie zawsze, ja za to zawsze tą grę podziwiam, że Frontier naprawdę mimo wielu wad tej gry, to jednak zdołał tą grę zrobić w taki sposób, że ona może zadowolić tak wiele różnych typów graczy. Że to jest tak wielki sandbox, który pozwala na tak wiele różnych podejść do i stylów gry. Także tak, to jest jeden sposób. Widzisz? Tu jest jeszcze jakaś, wiesz co, tym powiem ci, że się nie bawiłem. Tu jeszcze masz, widzisz, Search Market. Tu masz jeszcze jakąś taką porównywarkę cen w ogóle, nie? W stosunku do średniej galaktycznej danego towaru na przykład. Czy tam, no, tak coś tam. No, mnóstwo tu jest tych opcji, nie? Także mówię, to jest jedna opcja, ale jeszcze, zobacz teraz, po wejściu na mapę galaktyki, jak sobie wejdziesz na mapę galaktyki i tutaj na przedostatniej zakładce tryb mapy i tu jak sobie to dasz według commodity, czyli według towarów, to zobacz, że w tym momencie, no akurat tutaj nie, ale czekaj, jakbym wrócił tutaj, gdzie może byliśmy wcześniej. Aha, bo to tylko działa do 40 chyba lat, kurczę. No nie pokażę ci tego. W każdym razie tutaj zobacz, tu sobie wybierasz sobie tutaj item, którego na przykład poszukujesz, czyli powiedzmy, no, że jest to na przykład evacuation shelter. I tutaj możesz sobie włączyć zarówno X import, no zobacz na przykład tutaj, import i export sobie włączymy. No i tutaj zobacz, że pojawił się romb niebieski i tutaj widzisz, że to jest import. Tutaj z lewej strony. I tutaj zobacz, masz w tym systemie, gdzie jest ten romb na mapie tutaj pokazany, widzisz? Czekaj, bo tu muszę sobie włączyć jeszcze wszystkie. O ciach, teraz to będzie lepiej widać. Commodity. Widzisz, tu jest romb niebieski i to znaczy, że tu jest, tutaj ten produkt importują do tego systemu. Natomiast tam, gdzie będą trójkąty, to stamtąd ten produkt eksportują. Im większy symbol, im większy rozmiar tego romba albo trójkącika, tym jakby więcej jest supply'u albo zapotrzebowania. Zależy od tego, czy to eksport, czy import. Nie? Także im większy romb, im większy symbol, tym lepiej. No i tu można sobie jeszcze poszczególne rynki przeglądać w samym systemie. Na przykład tu widzisz, tu już jest tańsza cena. Nie, więc tutaj, jak to jest akurat import, więc tutaj by było gorzej go sprzedać, nie? Tu masz jeszcze opcje, czy tylko duże pady, czy również małe i średnie, czy ukryć planetarne, bla, 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 nie? Także tu można sobie to wszystko sprawdzić. To jest druga opcja. I trzecia opcja, jak tutaj sobie włączysz, pokaż szlaki handlowe, to tu masz szlaki handlowe, trendy tylko przez graczy, tylko przez NPC-ów albo wszystkie. I to ci pokazuje generalnie, zobacz, tutaj sobie też możesz ustawić na przykład szlaki handlowe tylko jakiegoś tam towaru albo konkretnego tylko towaru. No w każdym razie tu masz, zobacz, że akurat tutaj, czekaj, jak się wrócimy na nasz system, to tu sobie zobacz, że te szlaki handlowe się
Widzisz, tutaj na przykład mamy informację o tym, co importują tutaj, nie? Bo to wszystko leci w stronę tego naszego systemu. Więc tu leci wszystko import. Ale widzisz na przykład, skąd można to też przywieźć, nie? Tutaj. Także tu masz taką informację podaną, skąd to można też tutaj przywieźć. Także widzisz, to jest kolejny sposób, nie? I tak samo im grubszy to, co leci tutaj, ta linia, tym jakby więcej tego towaru na tej trasie jest handlowanego. To jest też na przykład dla piratów użyteczna informacja. Włączamy sobie tylko komandorskie szlaki, tylko szlaki graczy handlowo, no i widzicie tutaj mniej więcej, jak wiecie, jak macie rozbudowaną tą sieć, jak wam to na koncie Matiasa pokazał, to było lepiej widać. Nie, sorry, tak się całkowicie się wybiłem z tego roleplaya, z tej postaci, no ale tutaj chciałem Twistixowi pokazać, jak to można zobaczyć. Także tak sobie możesz to sprawdzić w każdym razie, nie wychodząc z gry. Natomiast mówię, są jeszcze strony różne, różniste, gdzie ci to powie, gdzie ci to sobie sprawdzisz dokładnie, dokładną cenę, dokładną stację i tak dalej. Nie? Bo to tą sieć musisz sobie najpierw jakby handlową sam, czy informacyjną sam zbudować przez odwiedzanie tych wszystkich stacji i systemów. Nie? Także tak, słuchajcie, w każdym razie wracamy do naszego... Aha, to muszę sobie jeszcze wyłączyć w takim razie. Zwracamy do naszego, słuchajcie, celu podróży. Tutaj mieliśmy tylko zatankować, moi drodzy. Naprawiamy się, bla, bla, bla i lecimy dalej. Mam nadzieję, że nasi pasażerowie się jeszcze nie pozagryzali z nudów. Asa Ramirez, jak tam? Wszystko ok? Lecimy dalej. Alien Transgressions czeka na nas, moi drodzy. Już za chwileczkę, już za momencik. Co to było? Coś tutaj klipnęło. Czy to był Landinger? Sklipował? Teraz Paul. Sproktor w ogóle, cześć! Tak się zastanawiałem właśnie, czy wpadniesz na Volando. Cieszy mnie to, Twistix, że zachęciłem cię. To już wylecieliśmy? No to go. Ach, chciałem zrobić takie fajne przejście, ale zła kamera się włączyła. No dobra, Tau Ceti przed nami. Co? Co jeszcze? Co się stało? Aha. Hard points. Tak, już nie mam broni. Już. Po broniach już. Jest, no to są jakieś schowek na okulary, czy co to jest? Już zaloadowałeś, tak? Bardzo mnie to cieszy, ale czekajcie, że my tutaj mamy dane. Mamy, aha, bo to jest system taki w zasadzie, no jeden z chyba z pierwszych skolonizowanych systemów w ogóle Tau Ceti. Taylor Colony, moi drodzy. Na kanapki, tak. Dokładnie. No, już wiadomo. Jeden, co mnie wkurza w haulerze, muszę wam powiedzieć, to te takie gumowe, no, widzicie na tych, no, chwytadłach. To tak tandetnie wygląda strasznie, muszę powiedzieć. Coś szlakon nie postarał. Aha, to o to chodziło z tym systemem nagłaśniającym. To głośniki już nie, to jest jakiś metal, patrz. To jest metal jakiś. To jest jakiś panel, tylko co pod nim jest. Aczkolwiek, no plus jest taki, że w haulerze przynajmniej kable nigdzie nie wystają, jak w kondzie. Na przykład.
A tak może być. Tak może być. Te widoki z kokpitu. No, widoków z kokpitu jest mnóstwo, ale wiesz, czekaj. Na zewnątrz. Słuchaj, Kuba, Marius Transpolex, ten Howler jest zmodyfikowany, stary. Tu są, mimo tego, tutaj tak się może tylko wydaje, że tu nie ma żadnych iluminatorów. To w ogóle zle ma pojęcie, wiecie? Iluminator. Bardzo mi się ono spodobało. Iluminator. Chyba, że to jakieś faktyczne pojęcie z astronautyki, nie wiem. Lem w każdym razie stosował do okien na statkach iluminatory. Są jakieś, patrzcie, są iluminatory tutaj. Tu te dwa, widzicie? Tam są pasażerowie. Tak, nie ma, temat zamknięty, nie ma temat. Są, są. Patrzcie, ile tu w ogóle tego jest. Ecological Loss. Governor Santorini Assassination. Federal Accord. First Interstellar Colony. Mówiłem, że tam ostatnio to była jedna z pierwszych, bo w ogóle pierwsza kolonia. Dobrze mi się pamiętało. Alien Transgression. Dobra, lecimy do naszego celu przeznaczenia. Może zobaczymy tu jeszcze te pozostałe. W ramach darmowych bonusu. Dzisiaj jest, uwaga, w ramach darmowego bonusu powrót do biznesu. Profesor Marius Volando ogłasza dla pasażerów statku... Aha, on się nazywa Marius Transpolex. Muszę zmienić mu chyba nazwę. Jak już sobie kupiłem literki. Marius Volando ogłasza bonusowy, darmowy, w darmową wycieczkę do jednego z ekstra bikonów turystycznych w systemie Tau Ceti. Dzisiaj albo nigdy. Zobaczymy. Alien Transgressions. Co to tutaj znowu za? Miał lepszy telegram, bo zaraz staranował. Beautiful Coroner Tours. Literówka chyba to. Coroner chyba powinno być. Dobra, gdzie jest beacon? Alien Transgressions. Ciekawe, co to za. Asa Ramirez, zadowolona? Thank you for your hospitality on this journey, Commander. Please take me back to Rominger Dock. Dobra, przeczytamy sobie tych Alien Transgressions. Spot turystyczny 183. Further ecological transgression by Tau Ceti colonists was uncovered in 2228 when an undercover documentary found its way back to Earth. In it, Tau Ceti colonists were seen flouting Earth decrees and guidelines on a variety of matters, most notably native ecological preservation and the exploitation of natural resources. Mindful of the failures on Mars and the continual inflammatory role played by John Taylor, now well into his 80s, Earth sent a military task force to the system with orders to revoke its colonial charter. Czyli jak wygląda na to, że tutaj jakaś miała miejsce katastrofa ekologiczna spowodowana przez ludzi, którzy się tutaj osiedlili. Został w 2028 roku, czyli o Jezu, kiedy to było? Mamy 3306 czaty. A to było w 2028, czyli ponad 1000 lat temu. Starożytna historia, można powiedzieć. Koloniści z Tau Ceti kompletnie zaczęli olewać wytyczne i traktaty ziemskie, z ziemi ziemskie, w różnych kwestiach, nie tylko, ale głównie jeżeli chodzi właśnie o ratowanie i utrzymanie natywnego życia ogólnie tutaj w tym systemie, na planetach i eksploatację zasobów naturalnych. No i tutaj jest napisane, że Ziemia, ludzie z Ziemi, znaczy no rząd ziemski, mając, czy federacyjny w zasadzie, bo to już chyba była federacja wtedy. Federacja ziemska. Na pewno, no musiała już być wtedy. Mając w pamięci jakieś wydarzenia, wtopy jakieś na Marsie. I
zapalną rolę odgrywaną przez Johna Taylora. Nie wiem, kto to jest John Taylor, nie mam pojęcia. Zaraz sobie zobaczymy, bo to może będzie w tym wpisie o kolonizacji tego systemu, który już w tym momencie jest w latach swoich 80., czyli no, znaczy w swoich, już jest ponad, ma ponad 80 na karku. Co być może, nie wiem jak to, nie wiem jak wtedy to było, w tym, nie wiem czy jest, wiecie jak ten, ale dzisiaj w 3306 roku, no ludzie żyją tam do 160 lat około, jest długość życia średnia. Czy nawet 180 chyba, coś takiego. Także będąc 80-latkiem, to można powiedzieć jak dzisiaj 40-50-latek, nie? Wtedy. Więc wcale nie był jakiś taki stary. No mówię, chyba że wtedy jeszcze aż tak dobrze nie było. No w sumie to 1000 lat minęło, więc być może przez te 1000 lat faktycznie to było może mniej. No ale w każdym razie miał ponad 80. No i wysłali tutaj wojsko, żeby odebrać im prawa kolonii i jak nie mam przywrócić do federacji. I to jest system, czekajcie, to jest chyba system w tym momencie federacyjny, tak. Teokracja w ogóle. Nie. Tu, oni są tutaj są ci z Van Manenstar. Van Manenstar właśnie, to jest tam zawsze był taki reżim religijny, teokracja taka. Jezu, słowo mi wyleciało. Borsio, cześć. Siemanko. Zaraz zobaczymy sobie. Dobra, słuchajcie, bardzo mnie to zaczęło interesować. Ciekawe to jest. Czyli tutaj bardziej historia może federacyjna niż sojusznicza, ale jak już tutaj nas mówię, to naprawdę bardzo ciekawe rzeczy tutaj się można dowiedzieć. Wiecie? Mówię, jak już nas przywlókł ten... ten, czy ta turystka nawet, to zobaczymy sobie. Co tym jest? To jest First Interstellar Colony. Zobaczmy sobie tutaj najpierw w takim razie. Pierwsza kolonia. Międzygwiezdna. Pierwsza międzygwiezdna kolonia w Tau Ceti. 17 megametrów. Hej. Allo. Tu mi proszę włączyć asystę. Pięknie. Kurde, no ciekawe. Jakim jest ten John Taylor? Czy tu o nim w ogóle będzie? Może powinniśmy na Marsa polecieć? Do Sol, żeby się o nim coś tam dowiedzieć. Zaraz zobaczymy. Pierwsza kolonia międzyplanetarna. Turyści, cieszycie się? Pierwszy bonusowy content. Uwaga! Tourist spot 167. Tau Ceti was the first colony established outside of Sol. Tau Ceti 2, now called Taylor Colony, had long been determined viable for habitation, with life already present due to free oxygen detected in the atmosphere via absorption spectra. Through observation and probe data confirmed this. By 2159, the settlement was largely self-sufficient and able to elect a civilian administrator. Czyli Tau Ceti było pierwszą kolonią, która została założona poza Sol. Druga planeta, która teraz się nazywa Taylor Colony, już od długiego czasu była głównym kandydatem na zamiar do skolonizowania, ponieważ było już tam życie na tej planecie i dzięki dużej zawartości tlenu w atmosferze. No i w 2159 roku była już na tyle wystarczająco samowystarczalna, że został powołany pierwszy zarządca. Dobra, lecimy dalej. Kurde, ciekawe. Zaciekawia mnie historia tego systemu. Wiecie, Tau Ceti, kurczę, pierwsza historia ziemska, pierwsza kolonia ziemska, patrzcie. Poza systemem naszym. Co? Wiecie co, one powinny być jeszcze ponumerowane, tak żeby to można sobie było jakoś tam chronologicznie, wiecie, ogarnąć, nie? Też. Dobra, zobaczymy na Federal Accord, bo tu może być... Chociaż to może być ostatnie, czekajcie, zobaczymy jeszcze Ecological Loss. To jest powiązane na pewno z tą historią całą. Jest dobra coś elity o marynarce Przymierza. Przymierze nie ma marynarki, znaczy nie no, był, znaczy jedyną marynarką Aliansu, sojuszu, była INRA, czyli Intergalactic Naval Armed Research Arm chyba.
Tak mi się wydaje, że Interstellar Naval Research Arm. No ale to była marynarka naukowa taka nawet, można powiedzieć, bo oni walczyli z Targoidami i to była również połączona marynarka Federacji, Sojuszu i Imperium. Także Sojusz nigdy nie miał swojej marynarki jako takiej. Nie ma czegoś takiego w historii elit jak Alliance Navy. No to oni po prostu, to są, każdy system sam jakby zapewnia ochronę sobie, bo to jest, oni są tak jak Unia Europejska trochę, mniej więcej na takich zasadach działają, nie? Jest jeden główny rząd z premierem na czele, którym jest Mahon w tym momencie, Edmund Mahon, znany z Powerplaya, no a oprócz tego wszystkie światy członkowe sojuszu są po prostu same sobie, nie? Każdy ma też swój rząd i tam jakby sami muszą sobie zapewnić ochronę i tak dalej, nie? Wszystko włączając w to również. No, statki właśnie takie bojowe, nie? Ecological Loss. O, dłuższa, grubsza historia. Ecological Loss. 169. The issue of what to do about alien life became a question of real significance the day humans first set foot on Tau Ceti 2. The early colony found itself battling to survive and adapt in challenging environment. The priority of preserving the indigenous life was secondary to preserving the lives of the colonies themselves, and indigenous life was suffering due to being outcompeted by imported but feral earth life forms, both intentionally, pet and crops, and accidentally, diseases, etc. This hardly survival attitude did not abate as things grew. Aha, czek, może to tak powiedzieć, będę to tłumaczył, może. Teściami. Także no tutaj wygląda na to, że kwestia jakby ochrony, czy tego, co zrobić w ogóle z życiem natywnym, obcym, które zostało na tej planecie znalezione, od początku była taka jakby no, ważka dla mieszkańców tej kolonii, bo na początku ciężko było przetrwać tej pierwszej kolonii poza Solem, bo jednak warunki nie były sprzyjające na tej drugiej planecie, na Taylor's Colony, czy Tau Ceti 2 wtedy jeszcze. Więc jakby zachowanie życia natywnego było mniej ważne od zachowania życia kolonistów. No i przez to, a ponieważ lokalne życie było zagrożone przez to, co zostało przewiezione z ziemi, tam jakieś, wiecie, zwierzaki domowe i crops, czyli zboża, nie wiem czemu to zostaje do life forms zaliczone, no może, aha, no forma życia jakby nie było w sumie, tak, rośliny przecież są formą życia też. I jakieś tam wirusy, choroby i tak dalej. Także. Co dalej? This hardly survival attitude did not abate as things grew easier and the colonies led by John Taylor właśnie saw the environment as something to master. When automated agricultural systems came online, hunting, which had been a necessity, became a trade. Taylor was elected civilian administrator in 2161 and immediately pushed for the colony to become fully independent from Earth. In response, and at the behest of the mission's corporate backers, Earth sent a delegation to Tau Ceti 3 to scrutinize its practices. What they found was widespread active destruction of the planet's native ecosystem. Ecosystem. The Authority for Ecological Control issued guidelines for habitat conservation and recommended a second mission be sent in 12 months to judge if any improvements had been made. When this arrived in 2163 and found the situation had grown worse, trade sanctions were recommended and imposed. This further strengthened the hand of Taylor, who in 2165 proposed a referendum on independence, which was narrowly defeated in the colonial forum. Czyli koloniści mieli coraz lżej, właśnie prowadził ich ten John Taylor, o którym była mowa wcześniej.
I on widział środowisko jako coś, co należy okiełznać. Więc kiedy rozpoczęła się produkcja rolnicza, zautomatyzowana produkcja rolnicza, polowanie, które do tej pory było jakby niezbędne, żeby przetrwać, zostało po prostu jakby profesją, a nie czymś, co trzeba robić. No i wybrali go zarządcą w 1661, powiem to szybko 5 razy, ale nie powiem, bo się będę jąkał. No i on natychmiast rozpoczął kampanię, żeby zostać niezależnymi od ziemi. Dużo było wsparcia jednak korporacyjnego i dzięki temu ziemia wysłała delegację na Tau Ceti 3, żeby ocenić tam działania na Tau Ceti 3, a nie 2 tym razem. No i chociaż być może to chodzi o dwójeczkę, może Type. Wydaje mi się, że to może być Type, bo wiecie, że to chodzi o trójkę. Że to chodzi jednak o dwójkę, bo jednak to była ciągle ta sama kolonia, to była jedna kolonia. No i ta ekspedycja została tam, delegacja została tam, kompletne zniszczenie ekosystemu lokalnego, planety natywnego. I w tym momencie tam kontrola ekologiczna z Ziemi, wtedy powstały te wszystkie zalecenia i traktaty na temat zapewnienia ciągłości życia lokalnego. I za rok miała przyjść tam druga misja, żeby ocenić, czy jakieś ulepszenia tym, czy jakieś tam, czy sytuacja się poprawiła. No i okazało się za rok, że sytuacja się jeszcze bardziej pogorszyła, co spowodowało nałożenie sankcji handlowych na ten system. I to tylko spowodowało, że Taylor zdobył jeszcze większe poparcie, który w 1965 roku zaproponował referendum, niektóre bardzo, żeby zdobyć niepodległość od ziemi, i to upadło. Aczkolwiek bardzo, tutaj jak jest napisane, że bardzo blisko było do tego, żeby tą niepodległość zdobyć. Także tak, dobra, słuchajcie, wracamy sobie do naszego, nie będziemy tu już więcej czasu spędzać w tym systemie. Może to coś sobie więcej poczytamy, jak będziemy mieli sezon, że tak powiem, o Federacji. Sezon pierwszy jest o Sojuszu, także wracamy sobie do naszego systemu domowego, odwieźć naszych pasażerów. Ale ciekawa historia, muszę powiedzieć, że bardzo ciekawa historia. Trochę tak, trochę jest tak, jak Kuba mówi, no dokładnie. Tak, no. Sojusz powstał, no mówię, będziemy się o tym dowiadywać tutaj podczas tego let's playa. To jest jakby cały point tego let's playa, no ale to właśnie będzie. Czekajcie, Wolf, gdzie jest ten nasze Ursa? Tutaj. Aż, jest to taki kawał. A, tak jak Kuba mówi, jest dokładnie właśnie tak, no. Lalande. Nawet tych systemów bardzo, bardzo mi taką nostalgię u mnie wywołują, wiecie, tych takich core systems wszystkich. Lalande, Ross, wszelkie Rosy, właśnie wszelkie te, jakieś takie. No, tak od razu mi się przypomina Frontier, dwójeczka i First Encounters. Chodzi mi po głowie, takie mam chrapkę troszeczkę, żeby zrobić też retro, strefę retro, która... O Jezu, jak dawno już nie było strefy retro, w ogóle strefy retro, jak dawno już nie było! Jezu, ja mam tyle projektów, które chciałem zrealizować sobie na YouTubie i tutaj, tylko nie mam czasu. Muszę wiedzieć, ja musiał wziąć sobie po prostu jakiś rok sabbatical na przykład z pracy, tylko żeby nie stać na to, nie? Niestety, żeby tak zrobić. Ale to jest jedyne wyjście, żeby tak rozwinąć te kanały, jak ja bym chciał je rozwinąć. Musiałem po prostu sobie wziąć rok urlopu z pracy i się skupić tylko i wyłącznie na tej działalności. No ale to się niestety nie wydarzy w najbliższej przyszłości, także... Może kiedyś. Ale chciałem zrobić strefę retro, bardzo musiał, i to mnie coraz bardziej korci, wiecie, z pierwszej elity, w którą nigdy nie grałem w życiu. Znaczy nigdy nie grałem, wiecie, jak już tak powiem, za młodu, nie? Jak ona wyszła, także grałem w nią już tam, no, w ostatnim dziesięcioleciu, że tak powiem, o. Żebyśmy znowu się nie wtopili z paliwem, muszę tutaj
paliwka pilnować. Ale się wyświetliłem na muzyce przez chwilę. O Jezu, sorry. Masakra. Wiesz co, misz... Aha, można dołączyć. Chyba minimalnie jest, chyba dyszkę ustawiłem, chyba minimum na wyprawę. Muszę się zabrać za ten zbalansowanie tych wszystkich zabaw. Jakie, że wreszcie już zrobiłem, już przetestowaliśmy. Będzie, słuchać tak, będzie tak, już wam mówię, jak będzie. To też info się pojawi oczywiście na Discordzie dokładne. Natomiast będzie tak, że kostka będzie... Oj, paliwko, ale dobra, to myślę, że nam jeszcze starszy gdzieś tam dolecieć. Dziadostwo, siemaneczko, fajnie, że wpadłeś. Co tam dziadostwo? Ten sobotni jakieś wineczko leci, wineczko? Jakieś piweczko, wineczko? Ilu targoidów już zabiłeś dzisiaj? Przyznaj się. Oho! Tak właśnie myślałem, że to nie będzie gdzie zatankować. Czy co, czy jak? Dobra, trzeba zmienić taktykę. Teraz ekonomiczne. Tu? Czekajcie. Come on. Chodźcie, panie, nie ma. Dobra. Pokażcie mi to jeszcze raz. Dokąd możemy dolecieć? Czy w ogóle dokąd? Nie mówcie, że mi się skończyło paliwo. Jedyna szansa. Tutaj. Ha, ha. O, patrzcie. Czaty. A nie, no dobra, parę opcji. Jest Hera, patrzcie, to był ten. Patrzcie, ani tu nie mamy paliwa, żeby dotrzeć. Jak myślicie, gdzie będzie blisko stacja? Jestem pewien, że tam, gdzie nie polecimy. Ale wiecie co, polecimy tu, bo to będzie bliżej jakby w stronę naszego celu. Więc polecimy sobie tu, no dobra. Ostatkiem sił. Ostatkiem, po prostu na oparach. No i muszę, kurde, przypomnijcie mi czaty, żebym zmienił bug. Żebym zmienił to automatyczne dokowanie na bug. Dodatkowy. No właśnie, także będzie, słuchajcie, tak, że ten. Będzie, słuchajcie, tak, że ten. Czyli właśnie tak właśnie. No, tak właśnie ja to pomyślałem, że już dwucyfróweczka to co najmniej będzie. Wow. Ostrożnie. Biały karzeł. Ostrożnie. Easy. Nasz cel, nasze drużyny. No, także co? Kostka będzie największa, dawała szansę na wygraną, ale będzie można najmniej wygrać. Sloty będą dawały takie, wiecie, taki mid-game, pół na pół, a wyprawa będzie dawała najmniejszą szansę na wygraną, ale będzie można najwięcej tam wygrać. Także tak to planuję zrobić. Dobra, uwaga. Patrzcie, 27 lesów. Dobra, trafieja. Pani pustka nam dzisiaj sprzyja. Przestrzeń, nie pustka. Pani przestrzeń. W zasadzie. Nie void, tylko space. Lady Space favors us today. Trzeba zwrócić do korzeni, rozłożyć kostkę i sloty.
Go, 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 go. Z drugiej strony, kurczę, ten autodocking mi się jednak... A, jeszcze pojedynki są, no właśnie. Ale pojedynki są dobre, bo pojedynki, wiecie, w pojedynkach nie generujecie kasy, tylko rozwygrywacie ją od siebie. Widzisz, Proctor? Ale u mnie to, wiecie, że u mnie to różnie bywa, nie? Najwięcej razy paliwa mi zabrakło na styl, tak poza streamem to mi zabrakło dwa razy kiedyś paliwa. Raz przez żonę, która mnie zagadała. A drugi raz przez własne jakieś tam zakałapućkanie się. I am. Can't you see? Are you blind, buddy? Przestań tak dusić tego boosta, chłopie! Bo go zabijesz w końcu. Jaki tutaj zacy tu krezusi, czekajcie. Boże. Inflacja. Ląduj, Mariusz, ląduj, chłopie. Co się tak patrzysz na mnie? Człowieniu. Dzień dobry, po ile paliwo? Do pełna, proszę. Cheers. Aha, wiecie co? Zobaczymy sobie, co tu mają ciekawego po drodze. Może coś ugramy tutaj jeszcze na skoku trochę. Niedługo będzie przerwa. Wiecie, w sumie zanim wyruszymy w dalszą... Albo nie, dobra, inaczej. Wyruszymy sobie w dalszą drogę, zakończymy misję i słuchajcie, i zrobimy sobie przerwę, taką 10-minutóweczkę, no a później zobaczymy, co nam tam dalej jeszcze szczęście przyniesie. Let's have a look. Core internal, power plant. Patrzcie, nas stać, nawet na A nas stać, ale nie będę tutaj już... D nam da chyba najwięcej... Nie patrzcie, D... Nie, no, da nam D. C nam da mniej skoku. To D sobie zrobimy. W sumie C nie potrzebujemy. D nam spokojnie wystarczy, a jest nam najlżejsza. Najmniejszą masę ma. Frameshift, life support. Jest D może? Nie ma. Okej. Okay. Reszta tak jak jest. Jeszcze zobaczymy sobie na optional i tak. Shield generator, aha, ale jest C, dobra, to zostawimy. Kargoraki, supercruise, o tak i tak. Jednak nie będę, wiecie, ten docking komputer jednak zostawię. Niech będzie. Okej. Okay. Tu już na haulerze nic więcej nie ugramy. No ale zawsze to... Zatankowaliśmy? Zatankowaliśmy, okej. Okay. Żeby nie było przypału. Zaraz. Kurczę, muszę powiedzieć, że ciekawa, nie znałem tej historii z tego Tau Ceti, wiecie? O tej całej zagładzie ekologicznej i tym, jak uzyskali, czy w ogóle czy uzyskali niepodległość, bo tego się w sumie nie dowiedzieliśmy. Czy uzyskali, czy nie. No, ciekawe. Muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie jeszcze czymś lore elit, co pewnie się zdarzy jeszcze nie raz, bo ja nie jestem jakimś tam guru też lore elit. Znam paru takich, co naprawdę to są tutaj, mogliby nam poopowiadać. Salazon Lake albo Druwager, no na przykład to są dopiero mózgi, że tak powiem, lorowe, elitowe. No coś tam wiem jednak, nie, ale mówię, są mózgi większe ode mnie w tym temacie. O wiele. A, no faktycznie, o tym nie pomyślałem, Jadosław. Kurczę, świetny tips.
Zaraz go sobie zanotuję, jak będę go używał w materiale, to nie umieszkam ten. Wspomnę oczywiście, że to od ciebie, żeby nie było, że. Żeby nie było. Po prostu. Sudden Gateway. A nie, czekajcie, my byliśmy na. Rominger Dock. Jest przy Earthlike'u chyba. Nie, przy Earthlike'u jest. A tu nie ma w ogóle Earthlike'a, tu jest tylko Waterworld. Nie, to też nie jest Water. Tu był Earthlike, no właśnie, o, dobrze myślałem, że to był Earthlike. Ale nie, to my wracamy tutaj na Romingera. Łocie panie, trzeba mieć macy. No właśnie, a ja nie mam. Ale to jest bardzo dobry tips. To jest bardzo fajny tips. Jeszcze raz. Próba numer 2. Rominger Dock. Dobra, czaty, słuchajcie, dokowanko. Kurde, jest 20. Wiecie co, czaty, zrobimy tak. Zrobimy sobie giveaway'a za chwilę, skoro jest tyle osób. Czyli tak, dokowanko, giveaway, przerwa. I zobaczymy, co nam dalej ten wieczór przyniesie dzisiaj. To czym ty latasz, dziadostwo? Podejrzewam, że jakiś wyspecjalizowany build do walki z obcymi, do którego nie potrzebujesz skoku, tylko ani paliwa, bo to wszystko w jednym systemie się przeważnie odbywa, jak mniemam. Zgadłem? Pewnie crate. Co miałem sprawdzić? Ha, chciałem sobie tą syntezę zobaczyć, czekajcie. FSD injection. Wręcz benefit for the. Aha, faktycznie, no. No kurczę. Już tak jest napisane tam. No, widzisz, że to dziadostwo. Ale mówię, ta gra naprawdę po 3500 godzin ciągle potrafi mnie jeszcze czymś zaskoczyć, widzicie? Także. Co się stało? Dlaczego mi się tak sam skręca? Czekajcie. Muszę chyba przełączyć. Widzicie, mówiłem, że mi się joystick psuje. Fucking shit. Czekaj, niestety wymiana joysticka. Ajajaj. Lepiej. Ale najpierw go spróbuję wyczyścić. Zobaczymy, może coś pomoże. Chociaż on już ma tyle lat ten joystick, że. No nic, tak czy siak. Cholera, powinienem na gwarancję oddać. Akurat w tej misji akurat nie, Michel. W tej misji akurat nie. Tu akurat z kosmiczni turyści. Powrót do naszej bazy domowej. Znaczy nie domowej, ale do naszego systemu domowego. O, w ten sposób. Siedzim. Volando 01. Miłośnik jazzu, bluesa i sojuszu. Pasażerowie zadowoleni? Czy nie? Uwaga. Asa Ramirez. Influence, nam to reputation jest potrzebne. Chociaż reputation to nie jest w tym dobra, bo tutaj ścianeczko bierzemy.
Thank you once again, Commander. My pleasure. Spread the word. Transpolex. Zawsze do usług. Rylan, are you happy, my friend? Reputation. Aha, ale u nich też nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy reputation, my potrzebujemy z Alliance in the Independent. Zadowolony? Zadowolony. Tu. Zero misji. Dobra, zaraz sobie polecimy gdzie indziej poszukać. Chwilowo, słuchajcie. Pierwsza część naszej misji zakończona. Sianeczka zarobione. Pasażerowie zadowoleni. Marius Volando nabrał nowego doświadczenia, nowej wiedzy historycznej. Transpolex zyskuje nowych zwolenników. Moi drodzy, to oznacza, że teraz się rozpocznie giveaway. Co wam dzisiaj mogę dać? Czekajcie. Co wam dzisiaj mogę rozdać? A! Niech będzie. Dzisiaj mam dla was, moi drodzy, Tower of Guns, czyli taką FPS-ową strzelankę roguelike'ową. Bardzo fajnie wygląda, szczerze mówiąc. Tutaj jest napisane, że to jest Binding of Isaac zmieszane z Doomem dwójką. Zrobione przez dwóch braci, jak widzę. Tu macie linkę. I tak, moi drodzy. Czekajcie, niechże go ustawię tylko. Giveaways. A, Sproktor, no właśnie, skontaktował się ze mną Humble Bundle a propos twojej nagrody i powiedzieli mi, że niestety mają ogromny zalew tych zgłoszeń i jeszcze muszę chwilę poczekać, ale ktoś się ze mną skontaktuje wkrótce, także niestety jeszcze proszę o chwileczkę cierpliwości. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu ogarną temat, także... dobra, custom giveaway gra. Start giveaway. Aha, nie start. Muszę to jeszcze zrobić edit i tak. Tower of Guns, moi drodzy, dla was taki spontaniczny giveaway dzisiaj. Włączam go na 30 minut. Dla was. Zasady. Tak jak zawsze, jeden bilecik kosztuje 100 RR-ów, czyli naszej lokalnej, kanałowej, brygadowej waluty. Można kupić 10 bilecików na użytkownika, jeden bilecik to jedna szansa zwycięstwa, subskrybenci dostają dwa bileciki ekstra. Takie są zasady i żeby nie było, każdy może dzisiaj wygrać, bo za chwileczkę rozdam każdemu po 100 RR-ów. Stan swojego konta można sprawdzić wpisując wykrzyknik punkty. I słuchajcie, czy dobrze, dobre giveaway jest? Chyba dobrego. Tak, Tower of Guns. Żeby wziąć udział, trzeba wpisać komendę wykrzyknik day, spację, liczba biletów, które chcecie kupić. Zaraz już tutaj każdemu rozdam po stóweczce, moi drodzy, dla was. Natomiast myk jest taki, że ta stóweczka trafi do was, może do was trafić dopiero za kilka minut, w zależności od tego, jak bot przeleci przez cały serwer i każdemu tą stóweczkę doda. Siabadaba, czekajcie, loyalty. Add points dla wszystkich, stóweczka poleciała już. Także giveaway leci za pół godzinki, sobie go rozwiążemy, zobaczymy kto będzie szczęśliwym zwycięzcą Tower of Guns. A tymczasem, moi drodzy, przerwa, za 10 minut do was wracam. I będziemy sobie kontynuować naszą przygodę z profesorem Volando. Jest 37 po, także powiedzmy, że no 40, 50 po za 10. Innymi słowy, się spotykamy z powrotem.
Siemaneczko, ja jestem z powrotem, moi drodzy. Co tu się podziało? Kupujecie bilety? Bierzecie bilety na ten giveaway? O, Nakamura! Cześć, Nakamura! Jarod Nakamura. Czy to inny Nakamura, czy ten sam Nakamura? To jest pytanie. Co to się dzieje na tym giveaway? Czekajcie, zobaczmy. Mam nadzieję, że stóweczka poszła dla każdego, że się udało. Giveaways. Mamy czterech zawodników. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczymy, czy sytuacja się zmieniła. W loży pasażerskiej. Stary dobry Nakamura. No to tym bardziej mi miło Nakamura. Co tam Nakamura, słuchaj, u ciebie? Chillujesz w sobotkę? Kurde, no ale independence, come on! Czemu nie chcecie mi dać żadnymi? Polecimy gdzie indziej, zaraz szukajcie. Tu jest coś, ale tu jest też transport do Fegdy, no proszę. Fegda to jest taki system dosyć, że tak powiem, znaczący dla Matajasa Shallowgrave'a. Natomiast profesor Vlano nic o nim nie wie, także... Słuchajcie... No nic to nie, no musimy lecieć gdzie indziej, musimy szukać misji od Allied Independent, żeby tą przepustkę w końcu dostać, no goddammit. Dobra, wrócimy na naszą stację domową, słuchajcie, zobaczymy co tam się dzieje. Serum Gateway. No, lecisz, rybaczku. Się FPS-y włączyły. Lecisz? Teraz tak. Łocie panie, co tu się podziało? Czy to jest happy birthday? Czekajcie, wywalę tą piosenkę z listy. Never mind. Dobra. Czujecie bluesa, czaty? A tu jest jeszcze jakiś, patrz, na planecie coś tu jest. Dobra, wiecie co, polecimy na planetę. Kwolek Serbi. Kto jest, o widzicie, już pięknie. Kto to jest Kwolek? To mnie interesuje. Teraz sobie poczytamy o Kwolku. Jaki, patrzcie jakie tu jest, patrzcie jak nisko tu jest strefa kruzu i jak mało jest miejsca między kruzem a drop zone. Ja nie mogę. Pierwszy raz taką planetę. Pierwszy raz w życiu widzę taką planetę, widzę. Ale czad. Niesamowite. Too close. O, musimy się jeszcze raz, sorry. Kurczę, to jest ciekawostka, zobaczcie, no. Niesamowite. Sobie trochę do góry. Teraz patrzcie, a się zmieniło w ogóle. What the... Coś tu się dziwnego podziało. Zdecydowanie tutaj się podziało coś dziwnego. Jesteśmy w ogóle w Orbital Cruise teraz? Teraz chyba się powinno udać już. Coś tu jakiś przypał był. Nie, tu close, widzicie? Co? Muszę mieć... Co? Ja tu mam Horizons. Przepraszam. Co? What the fuck? Dobra, coś mi się wydaje, że będzie mała przerwa techniczna, bo coś tu widzę, jakiś przypał się. What the... Czekajcie, dobra, czaty. No mam przecież, mam pilota zrobionego. A, czekajcie, czy ja wyrzuciłem zaraz.
Już wiem, co się stało. Dobrze. Ale jaki głupi... Jaka głupia wiadomość. Muszę to na nich napisać, bo to jest, kurde, masakra. Nie mam... Wiecie, co się stało? Strasznie nie... I to jest... Dobra, nie będę na tym streamie narzekał, ale... wiecie, co się stało? Nie mam Planetary Landing Module zamontowanego po prostu. Bo się go pozbyłem i zamiast tego wrzuciłem ten, żeby mieć jeszcze jedno miejsce. I zamiast właśnie niego wrzuciłem chyba ten docking komputer. Tak mi się wydaje, wiecie? Albo jakiś bug. Bo Horizon zdecydowanie mam. Kto to jest był ten kwolek? Czekajcie, bo teraz już mnie tym bardziej mnie to interesuje. Kwolek. Proszę bardzo. Stefanie Louise Kwolek. Urodzona 31 lipca 1923 roku w New Kensington. Już zmarła w 2014. Amerykańska chemiczka polskiego pochodzenia. Proszę bardzo. Stała na czele zespołu, który w 65 roku wynalazł polimer, z którego wytwarzany jest Kevlar. Musimy tam wylądować, czaty. Jej rodzice, John Kwolek, zniekształcona forma chwałek. Kurde, ale czat. Widzicie, czaty? Uwielbiam. Uwielbiam elitę. Niesamowite. I Nelly Zajdel Kwolek wyemigrowali z Polski w wieku kilkunastu lat. Mama Stefani uwielbiała bawić się tkaninami, marząc o zostaniu projektantką mody. Z czasem jednak odkryła w sobie zamiłowanie do nauki. Ojciec, mający decydujący wpływ na rozwój zainteresowań naukowych młodej Stefani, zmarł, kiedy miała ona 10 lat. Stefani uczyła się w katolickiej szkole w New Kensington, prowadzonej przez zakonnicę. W 1946 ukończyła chemię na Margaret Morrison Carnegie College w Carnegie Mellon University w Pittsburghu. Uniwersytet Carnegie Mellon. Następnie aspirowała do studiowania medycyny, lecz z powodów problemów materialnych zatrudniła się jako chemik eksperymentalny w firmie DuPont z myślą o zebraniu funduszy na studia. W DuPont specjalizowała się w niskotemperaturowych procesach tworzenia polikondensatów. Kurczę, super, naprawdę, widzicie? O, przepraszam. Stefani Kwolek zdecydowała się na stworzenie ciekłego polimeru poprzez połączenie dwóch polimerów o postaci krystalicznej. Wskutek ich połączenia powstała ciecz, to substancja była nieprzejrzysta o niskiej gęstości. Tak właśnie powstało włókno o nadzwyczajnej lekkości i wytrzymałości. Nigdy wcześniej nie udało się go uzyskać w warunkach laboratoryjnych. W ten sposób Stefania Kwolek wynalazła Kevlar w 1964 roku. Pięciokrotnie wytrzymalszy od stali oraz dużo lżejszy. Super! Kombinezony astronautyczny się w produkcji używa kawaleru. Proszę bardzo. Super. Tylko to nie tłumaczy. Dobra, polecimy gdzie indziej, ale wrócimy tu. Wrócimy tu do Kwolek Survey, na pewno wrócimy. 100%. Polecimy na jakąś stację taką, czekajcie. Wrócimy sobie na naszego... Jednak wiecie co, wrócimy sobie na naszego, czekajcie. Southern Gateway. Który jest gdzieś za nami, niestety. Będziemy musieli cyrklować, no ale zobaczymy zaraz. No, cześć, trawa. No, tak, da się. Tylko właśnie nie pamiętam, czy coś tam... Tak mi się wydaje, że tu się mogę pozbyć, żeby zdobyć jeszcze jeden slot właśnie na komputer dokujący. Tylko dlaczego się wyświetla wiadomość na przykład, że nie mam landing module, tylko się wyświetla, że potrzebuję Horizons, no. No kurde. No co to ma być? Przecież jakie wybicie, wiecie, wybicie z imersji, z gry w ogóle, nie? Ja mam Horizons poza tym. Nie mam modułu. Co to za? Napiszę im zaraz ticketa po streamie. No dobra, wracamy na Southern Gateway. Zobaczymy sobie na outfitting. Bo tak mi się wydaje, że się go pozbyłem, wiecie? No i tam zobaczymy, może będą jakieś misje od Aliot Independence. Kwolek, Stefani Kwolek. Kto by pomyślał, kurczę, że chemiczka polskiego pochodzenia wynalazła Kevlar? No prawda. Nie? Powiedzcie sami.
Może ktoś wiedział, wiecie, może ktoś się interesuje tam. Cześć Tomek, siemanko. Może ktoś się interesuje jakimiś tam, kurczę, takimi rzeczami, to może wie, ale nie wiem, no dla mnie to, kurczę, muszę powiedzieć, taka ciekawostka fajna. Kwolek, Stefanie Kwolek, no. Chwałek. I to obydwoje rodzice byli chyba z Polski, bo mama miała tam, widziałem drugie nazwisko, Zajdel. Swoją drogą może z tych Zajdlów. Jest chyba Zajdel w ogóle, też są chyba stacje Zajdla. Oczywiście, że są, tak mi się właśnie coś to wydawało. Wiecie w ogóle, że ten, jak się wpisze nazwę stacji, to wyszukuje wam systemy, w których stacje z taką nazwą się znajdują? Zobaczcie, na przykład wpiszę Maskelyn. No. Zobaczcie, ile jest maskelynek w zamieszkałej przestrzeni. To jest HRK? Nie, jeszcze nie. Tu? Tu już są, czekaj, imperialne, tu już niedaleko. Chen, imperialne. Arm. No, dobra. Już wiedziałem, że będzie przestrzeń, ale tylko 60 LS-ów. Dobrze, dobrze, dobrze. Musimy sobie teraz ustawić ciach. Gdzie ten? Kurde, jestem tak przyzwyczajony do manewrowania anakondą, wiecie? Że takim małym statkiem, nawet w superkruzie, widzicie, jak mi się... Muszę delikatniej tutaj tym joyem manewrować. Mam co innego odpalonego teraz, ale nie mogę powiedzieć co na streamie. Kiniberus Delius, Chris Baker, Jethar Birel. Dobra, go, go, go! Radzę tylko kasa na paliwo, biznes ma się kręcić, biznes is business, man. Business is business. Okej. Okay. Dokuj, robaczku. Show me what you got. No i co czaty chciałem powiedzieć, ale mi się język zaplątał. Ktoś jeszcze dołączył do giveawaya? Zaraz zobaczymy. Nikt, dalej mamy 4 uczestników. Minuta 51. Ostatnia szansa. Wykrzyknik day, spacja liczba biletów od 1 do 10. Jeden bilecik. Jak on ma w ogóle podwozie? 100 punktów. Punkty można sprawdzić przez komendę wykrzyknik punkty. Jakie on ma dziwne podwozie? Kurczę, nawet wiecie co, chyba nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Weirdo. Siedzi. No siedź. No. Okej. Okay. Am I? Po pierwsze zobaczmy, co na nas czeka na bulletin boardzie. Ale Independence, o proszę, oho! Jest! Ale to gdzie 21 tysięcy, ja też, kto tam będzie leciał? Znowu nic nie mają dla mnie, no. Polityków nie będę woził, absolutnie. Chcemy, jako profesor historii się szanuje na tyle jeszcze, żeby nie wozić polityków. Na tylnym siedzeniu mojego haulera wszystko się zmienia. Okej. Okay. No dobra. Zajrzyjmy sobie do outfittingu.
Tower of Guns, moi drodzy, Tower of Guns. 17 sekund jeszcze, jak ktoś chce. Co Jędrzej Krawowski, zastanawiasz się? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Uwaga, akurat świetna okazja, jesteśmy zaatakowani, bezpieczni w hangarze. Tower of Guns powędruje do... O, nie mogę. To ja się śmieję, czaty, bo jest tradycja po prostu, że wuja wygrywa. To jest... Wuja zawsze wygrywa. To... Wuja chyba... Ile wygrałeś ty już gier, wuja? Chyba... Jak zawsze Zoltan, oczywiście, że ustawione. Przecież zawsze jest ustawione. Nie wierzę po prostu. Super. Przypowiadam ci w sumie od razu ci zapodem tego, żebym nie zapomniał później. Czekaj, na szybko tu wejdę na ten. Proszę cię bardzo, wuja, powędrował do ciebie link. Miłego w takim razie. Miłej rzeźni w Tower of Guns. A my wracamy sobie do naszego hałdarka. No i co, zobaczcie, patrzcie. Nie, patrzcie, jest Planetary Approach Suit. No mam. Ale to można normalnie sprzedać, nie? Tylko nie wiem, czekajcie, czy to w ogóle można kupić taki i pisze, że nie... No dobra, zaryzykuję. Zawsze muszę robić ten. Empty Planetary Approach. Widzicie to, ale to nic innego nie można. Tutaj tylko to można kupić. No to dlaczego w takim razie by mi powiedział, że potrzebuje Horizons? Żeby tam zatokować. Dobra, wracamy tam. Skoro tu nie ma misji od Allied Independence, to wrócimy sobie tam. Zobaczymy, czy tak się jeszcze raz stanie. Jak nie, to już polecimy gdzie indziej i weźmiemy jakąś misję dla jakiejś innej sojuszniczej frakcji. To Bansona nie było. Tower of Guns. Muszę powiedzieć, że tak nie... Myślałem, żeby sobie tę grę w ogóle zostawić, wiecie? Bo tak z opisu mi się całkiem spodobała, ale stwierdziłem, że... Nie będę kogoś pozbawiał przyjemności, a pewnie tak w nią bym nie miał czasu grać, tak czy siak. Także... Jakiś pyton. Dobra, słuchajcie, Kwolek Servi. Wracamy na Kwolek Servi. Chwałek w zasadzie. Mrs. Chwałek, na pani cześć. Tam zadekujemy i weźmiemy stamtąd jakąś misję. Come on! Niech to nie płacze, że Horizons nie ma, bo jest. Gdzie to jest? Czekajcie. Co nie pokazuje? Aha, może muszę być przy tej, to gdzie to było? Czekajcie. Trzeba, tak to chyba trzeba zrobić. Kwolek Survey. Let's go. Rzut beretem, 400 lesów, to nie jest daleko. Wuja, aż zrobiłem lubo przejm. Aż takie emocje, wuja. A, teraz widać, patrzcie. Kwolek Survey. Aha, nie, żadnego tutaj proszę supercruza mi nie włączać, bo będzie później trudniej zatokować tam. Znaczy w ogóle się będzie wyłączał. Szkoda, powinien zrobić takie ten. Tak autopilota jeszcze, że do samej planety i dokuje sam. Znaczy, że wiecie, że potrafi ogarnąć dolot w Orbital Cruise, o to mi chodziło. Transpolex. Reklamka. Zniżki na bilety tylko u nas w tym sezonie. Jaką mamy reputację w ogóle z tym Allied Independence? Friendly. No to jeszcze, kurczę. Oni mają jeszcze ten teraz Civil Liberty. Może musimy gdzie indziej polecieć? Czekajcie, gdzie oni jeszcze są? Zaraz sprawdzimy. Czekajcie, tylko tam zaatakujemy, dolecimy.
Mam nadzieję, że mnie teraz nie wywali. Jak nie, to się może przeloguję. O. Zobaczymy, może coś pomoże. Przepraszam. Mi się ziewło. Majoris. Ciekawe, czy to jest Wielka Niedźwiedzica, naprawdę. No bo Ursa Majoris to Wielka Niedźwiedzica, nie? Tylko to jest 78 Ursa Majoris. Więc jestem ciekaw, nie wiem, czy jest ktoś, kto jest na tyle ogarnięty w astronomii, żeby mi to wyjaśnić. Czy to jest jakaś po prostu gromada gwiazd? A Wielka Niedźwiedzica po prostu jest gwiazda zbiorem w tej gromadzie? Nie wiem. Zrobimy, będzie przestrzał właśnie, musimy zrobić mały myk korkociągowy. Ile? Tam było 0,4? 0,4 było, nie? 0,5? Już będzie 0,6, okej. Okay. No jeszcze nie. Hamuj! Uda się, kurde, no come on. 0,6 jest. Widzicie, czaty? Tak się właśnie takim korkociągiem można się jeszcze wyciągnąć z takiego już potencjalnie straconego do lotu. Zależy, jak szybko lecimy też. Gdzie jest ten... Czekajcie, gdzie myśmy dolecieli? No, jakieś te A3. Ten kwolek jest tu w ogóle, 136. Gdzieś w ogóle coś mi się musiało kliknąć. Mariusz Volando. Mariusz, nalewki się opiłeś, czy jazzu się nasłuchałeś za dużo? Mi się język plącze. Mariusz Volando, jak widzicie, ma cybernetyczne oczy, on ma tam kamery w oczach. A to po to, moi drodzy, że jak już dostanie przepustkę do Aliot, to Mariusz Volando planuje do Galnetu zacząć wrzucać odcinki na temat historii Sojuszu. I właśnie po to ma tam kamery w oczach, żeby je nagrywać. Zobaczcie. Mariusz, bo kobrady ci się odklejają, chłopie. Nie wiem, czy wiesz. Klej puszcza. O Jezu, przepraszam, sobie jeszcze muszę ziewnąć. O, już przeszło. Cie panie. Spoko, to wiesz co, daj znać wuja, bo jestem ciekawy. Znowu przestrzał. Slow down, buddy. Dobrze, że mam pasażerów na pokładzie, bo już by po prostu po całej kabinie chyba latali teraz. Lotniskowiec dla Mariusza Volando. Masowy przewóz pasażerów. Szkoda, że nie można. Jeżeli Mariusza będzie stać na lotniskowiec, to jeszcze trochę czasu upłynie. Tak, a propos piracenia, ktoś tam wspominał o piracenie, to ten. To mam właśnie jedno skąd, które mam, jest nastawione na bycie takim, wiecie, bad guy. Też kiedyś planuję zrobić let's play z tego, ale to najpierw na razie skupiam się na Mariusie. Mariusz! Pay attention, chłopie, bo... No, uwaga! Włączę sobie tutaj linie orbitalne, żebyśmy dobrze widzieli, kiedy będzie wejście i zobaczymy, co nam powie zwierciadełko. Wygląda normalnie teraz, patrzcie, ta podziałka. Co to się wcześniej zbugowało, no kurczę. Uwaga, o, żeby kąt zaraz nie był zbytnio też... No jest, dobra, na razie wszystko wygląda normalnie, uwaga. Chwałek Servi. Tu to samo. Zrobię screena. Dobra, zrobimy inaczej, słuchajcie. Ale patrzcie, co jak tam dolecę. Czy mi cofnie, czy co? Niby lecę.
Co, dobra, zrobimy rologa. Dobra. Przerwa techniczna, czaty. Przerwa techniczna. Serwer status jest ok. Ciam. No dobra, zobaczymy, czy to coś pomoże. Jak nie, to zaraz zaloguję etykietę, znaczy zaraz, po streamie zaloguję etykietę. I ktoś dzisiaj na Facebooku pisał, widziałem, słuchajcie, że ten, że na przykład Arx ludziom wyzerowało na Xboxie. Ja wczoraj, jak kupowałem te skórki i ten alfabet na tego Howlera, to też najpierw nie mogłem się połączyć w ogóle ze sklepem. Wywalało error, a za kilka godzin później, jak już mi się udało połączyć ze sklepem, kupiłem, dokonałem zakupu i zamiast potwierdzenia zamówienia zobaczyłem internal server error 500, który tak naprawdę niewiele mówi, szczerze mówiąc. No ale coś ewidentnie było nie tak, no i dziś mówię, dzisiaj już, ale znaczy wczoraj, no to było nad ranem, no tam trzecia rano była, nie? Czyli w zasadzie dzisiaj nad ranem, no. Natomiast dzisiaj w dzień widziałem, mówię, też z Xboxa gracze na Facebooku raportowali, że wyzerwało im Arxy na przykład. Także ewidentnie jakieś problemy są na serwerach, ale serwer status ok, więc nie wiem czy. No dobra, czekajcie. W górę. Aha, bo my jesteśmy w ogóle... Tak, ja wiem, spokojnie. Już. Chciałem najpierw przetestować, ale... Ale dobra, zobaczymy. Uwaga. No, come on. Naprawiło się czy nie? To już wygląda lepiej, Chyba się naprawiło, wiecie? Tak. No coś ewidentnie się zabugowało. Chwałek serwi, moi drodzy! Kurde, ciekawe, czy będą jakieś misje. Jak będą, to się ucieszę bardzo. To w ogóle zostanie chyba naszą bazą główną, wiecie? Forza Majoris. Dużo to? Zobaczcie, takie osiedle. Najpierw sobie trochę zwiedzimy, czekajcie. A to federacyjne jest? To nie, dobra. Nie będę się kumał z federacyjnymi. Szkoda. Gdybym nie był pacyfistą, to bym tutaj zaprowadził porządek, ale... Ale dobra, niech mają.
Chwała Xerbii. Wieżowce, no to jakiś bardziej nowoczesny z lewej temat. Czyli zaraz coś nie przyfanzolili. Panele. Tam jakiś magazyn. Co to jest? Jakaś wieżyczka obronna? Czy co to? Tutaj. Tak, wieżyczka. Spokojnie. Czy leci z nami pilot? To nie pierwszy raz. O, przepraszam. Jezus, mogę wyłączyć mikrofon. Dobra, ląduj pan. Wstydu oszczędź. Chwała Xerbii. Na jedynerce, proszę. Dokowanie uważam za zakończone sukcesem. Dobra, słuchajcie. Chwała Xerbii, kto tutaj rządzi? Pokażcie mi to. Kanclerz Stephanie Warner. Dzień dobry. Teraz muszę to chyba trochę poprawić ten HUD, wiecie? Bo widzę, że są skrzywione trochę te... Trochę artefakty się pojawiają na portretach NPC-ów w postaci. Dobra, refuel, uwaga! Ja tylko tutaj chciałem pasażerów pozbierać. Czy macie coś ciekawego dla mnie? Ale od Independence, proszę! Raz, dwa, trzy. Tourist Sitting Transport z Holican, ale to turyści są, ale dobrze, turystów przewieziemy, mimo tego, że to są... że to nie jest jakby misja turystyczna, ale to są turyści, więc ich przewieziemy, super. We have a vacation book like Fortress Yarrow, we hope you can get us there, we'll reserve it. Oczywiście, że tak, gdzie to jest? Holican System. Ile to? 124 LS-y i 17 lat świetnych, super. Zapraszam. Do kabiny... biznesowej. A to transport, też to misja transportowa. O Jezu, do jakiegoś innego LHS. Dobra, do LHS-u cię nie będziemy wieźć jakiegoś. Na razie tyle, niech będzie. Kolejna frakcja aliancka. Transport też to nie podziękujemy. Co wy, tych sojuszy nikt nie chce tutaj na przygodę jakąś polecieć? Transport. Dobra, tu więc nie będziemy w takim razie. Nie, to nie. Polecimy tam z tym jednym koleżką. I ten. I co? Wiecie co? Chyba w sumie... Chyba to już będzie ostatnie miejsce, szczerze mówiąc, wiecie? Bo to mi się przypominało, szczerze mówiąc. Zobaczymy. W każdym razie polecimy sobie z tą misją i zobaczymy, co dalej. Coś mi się przypomniało, niestety. Jeszcze miałem coś zrobić. Kurde! Goddammit. Już. Papa Smurfie, daleko to jest? Tu. Holican. Daleko nie ma. 17 lasów. High-tech jakiś, o! Może tam jakieś moduły sobie dokupimy, ciekawsze. Zobaczymy, co tam nas czeka. Łocie, panie! Widzicie, co się stało? Ach. Błąd początkującego, no ale tak, no wiecie, co chodzi. Mariusz jeszcze nie jest jakimś asem też pilotowania, nie? Transpolex. Wrażenia gwarantowane. To chyba będzie nasze hasło reklamowe, wiecie? Mariusz Transpolex. No, pełna nazwa jest Mariusz Transpolex. Mariusz Transpolex. Wrażenia gwarantowane. Różne. Dobra, wnioski, Kuba. Do następnego. Aha, kurde, widzisz, znowu prawie, kieruje się kompasem, kurde, no i dobra, musimy w ogóle odlecieć od tej planety najpierw. Rybaczku.
Otóż to. Howler. Fajnie stateczek. Dobra, dolewka herby w międzyczasie. Jup. Kurde, bardzo się cieszę, że trafiliśmy na tą chwałę serwy, wiecie? Lubię się takich faktów dowiadywać. Ciekawych. Tym bardziej, jeśli wiecie, jakiś jeszcze polskich, jakiś polski akcent jeszcze w tym wszystkim jest. Z tyłu gdzieś, nie? A, pięknie. Dobra, koniec wgłupów. Słuchajcie, to gdzie my w ogóle lecimy? Aha, do tego systemu. Już mamy go namiesznego? Mamy, okej. Okay. Panie turysto, nawet nie sprawdziłem, jaki ty jesteś ten, czy jesteś tam... Wiesz, czy reagujesz na coś tam, czy co? Mam nadzieję, że nie będziesz... Bo ja mam nadzieję, że będziesz zadowolony po naszej podróży w każdym razie. Jak ci tam było? Panie kto? Aha, nie mogę. Trzeba jakiś lepszy kombinezon też kupić, kurczę. No, w podziurawionym jakimś, cholera. Lata, ma to już wstyd. To w Sandy Winnerze to jeszcze... miało rację bytu, ale... już my to już poważna firma teraz. Dwie kabiny biznesowe, jakby nie było. Także myślę, że czas się może też doposażyć w temacie. Macie tutaj, co moglibyśmy kupić, to może na najbliższej stacji, to stacja high-tech to powinni mieć jakieś dobre kombinezony. Aha, tak nie zobaczę, musiałem ściągnąć ten, musiałem ściągnąć kurtkę, ale to nie, dobra, never mind. Zresztą nie będę, co wam będę pokazywał dziurawy kombinezon. Pokazywał. Reklamka. Transpolex, widoki gwarantowane. Sielankowa muzyczka. Droga mleczna w pełnej krasie. Ups. Schowek na kanapki, proszę. No, robaczku. Go, go, go. Go, go, go. Fortress Yarrow. Flegmatyczny. Tutaj pan zarządca ruchu. A tu jest Aladdin, patrzcie, tu rządzi Aladdin Independence. Może tu jakąś ciekawą misję znajdziemy. Ha! Profesor jest zadowolony. Zobaczymy, co się teraz podzieje. Może coś jeszcze trafi ciekawego. Miałem właśnie mówić, że chyba zmienimy system. Kto nas skanuje tutaj znowu? Co to za porządki?
Ale masz podorą minę, Marius, chłopie? Uśmiechnąłbyś się. Ludzie patrzą. Panie kolego, jak ci tam było? Turysto drogi. Turysto drogi. Jezu, ale UI faktycznie. Bo to UI jest takie, to UI jest takie nie, akurat nie pod granie, takie granie. To UI jest do wyścigów tego. Buckyball Racing Club, wiecie, jest taki klub wyścigowy w Elicie. I tam to jest hard właśnie pod wyścigi taki mój zrobiony. Czasami biorę udział. Przepraszam, Mateusz, mój dobry znajomy Mateusz Szalaury bierze udział, że tak powiem. Jada. Weźmiemy sobie Reputation, bo to jest frakcja aliancka. Nie wiem, czy to coś da. Tam tak kasy co kot napłakał, więc... Dziękuję bardzo. Allied Independence, patrzcie, zero misji oczywiście. No dobra, zobaczymy, może coś... No, trzeba mieć, widzicie, trzeba mieć Allied Economy, Passenger Count. Aha, no nie mamy jeszcze... Jeszcze nie ten statek, kurczę. No jeszcze musielibyśmy chyba sobie lepszy jednak statek kupić, wiecie? Musielibyśmy sobie jeszcze lepszy statek kupić. Ile mamy Siandera? 800 tysięcy, czekajcie, bo tu może w zasadzie... Delfin, milion czysty... No Howler to tam grosze kosztuje. Kurde, 1 300 000. Może byśmy do Delfina to zbierali? Albo Kobrę i Kobrę przerobić. O, tak chyba, wiecie co? Ale to już zrobię offline. Moi drodzy, Marius Volando chyba właśnie wpadł na pomysł, jak przyspieszyć rozwój swojego biznesu. Ale o tym dowiemy się już w następnym odcinku, bo wiecie co, dobra, na dzisiaj sobie już skończymy, wiecie, zakończymy sobie na dzisiaj, już nie będę dzisiaj kombinował teraz. I tak, dowiemy się w następnym odcinku i czy w następnym odcinku można już nam się uda zdobyć Allied Independence, co by było bardzo dobrym posunięciem. Także to by było na tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za wizytę, jak zawsze. Cieszę się, że wpadliście. Cieszy mnie, że tak dużo was dzisiaj tutaj było. Zawsze mnie cieszy, kiedy wpadacie na elitę, no nie elitę również, ale w ogóle mnie cieszy, jak wpadacie do mnie, wiecie, że ja lubię tutaj z wami się razem bawić. Także... co czeka jeszcze Mariusa Volando? Co jeszcze czeka Mariusa Volando? Dowiemy się już niedługo. Słuchajcie, plan na przyszły tydzień jest taki. We wtorek na 99% jeszcze muszę... O! Bass Guitar Player! Witam cię serdecznie. Siemaneczko, na sam koniec trafiłeś. Chyba, że byłeś tu już i oglądałeś cały stream. Bo teraz to już końcóweczka. Już się z wami żegnam. Marek, również dziękuję. Dobrej nocki ci życzę. Słuchajcie, we wtorek planszówki, we wtorek Gwiezdny Kupiec, planszówka, wersja cyfrowa oczywiście, przez Tabletop Simulator. Gramy z chłopakami i kontynuujemy rozgrywkę w Gwiezdnego Kupca. Kto pamięta, z lat 90. planszówka Gwiezdny Kupiec. Także we wtorek, na 99, muszę tylko potwierdzić z chłopakami na 100%, czyli im nic nie wypadło i dam znać oczywiście na Discordzie. Na pewno się też pojawi Sirento VR, czyli kontynuujemy naszą przygodę Cyber Ninja w cybernetycznym Tokio 2066 w wirtualnej rzeczywistości. Znowu się dla was zmęczę, zmacham, będę biegał, kucał, robił pompki, przysiady i inne wygibasy. Nie no, żartuję, pompek nie będzie, ale... ale wygibasy na pewno będą, tak jak ostatnio. Mam nadzieję, że znowu będzie kupa śmiechu. Także Sirento się pojawi, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. No i mam nadzieję, że Marius Volando. Te trzy streamy mam nadzieję w przyszłym tygodniu zrobić. Natomiast pracuję też nad kolejnym odcinkiem do poradnika. Nad ostatnim odcinkiem miniserii o inżynierach w ramach poradnika. Także no też na to troszeczkę czasu muszę poświęcić. Zobaczymy. W każdym razie taki jest wstępny plan na przyszły tydzień. Szczegóły jak zawsze na Discordzie, na który... Serdecznie was zapraszam, bo mamy trochę nowych osób chyba, także zapraszam was, moi drodzy, na Discorda mojego Brygady RR prywatnego. Zapraszam was do Skrzydlatej Husarii,
czyli najstarszej polskiej frakcji Very Dangerous i największej, której również mam przyjemność przewodzić od ponad 4 lat. A tymczasem się już z Wami żegnam. Życzę Wam bezpiecznych lotów, piloci. Trzymajcie się ciepło. Do następnego i cześć.